Oświadczenie w tej sprawie wydała prezes ABA Hilary Bass. Wyrażono w nim opinię, że obecne ustawy, tak jak i te z lipca, mogą skutkować przejściem na emeryturę ok. 40% sędziów Sądu Najwyższego oraz usunięciem obecnych sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazano na konstytucyjny mandat KRS do chronienia niezależności sądownictwa. Podpis jeszcze przed świętami. Dera, prezydent nie ma powodów, by zawetować ustawy WS. SN i KRS w oświadczeniu wyrażono obawę, że ustawy, o których mowa, naruszają polską konstytucję, poza tym, że nie odpowiadają międzynarodowym standardom dotyczącym niezależności sądownictwa. Wskazano na coraz wyraźniej widoczne upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. W oświadczeniu jest informacja, że ABA wysłała do Polski delegację prawników z zadaniem dalszego monitorowania sytuacji i wspierania wysiłków mających na celu zachowanie niezależności sądownictwa. ABA informuje na swej stronie internetowej, że ma ponad 400 tys. członków i jest jedną z największych na świecie organizacji zawodowych.